Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, karta dnia na dzień 11 marca 2022 roku oraz karta anielska do karty Tarota. Bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania, kochani. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ciepło, słonecznie, bo u mnie piękna pogoda, moi drodzy. Także 11 marca 2022 roku. Mamy szóstkę buław. No kochani, piękna energia. Dużo pozytywnych zdarzeń. Moi drodzy, nie mamy się czego obawiać. Jest tutaj dużo pochwał, komplementów w naszym kierunku. Jest tutaj zwycięstwo nad życiem. Moi drodzy, niektórzy mogą awansować, bardzo dobre perspektywy w finansach również. Tutaj może czekać nas jakaś impreza, wyjazd, moi drodzy, uroczystość ciekawa, ale też sprawy mają się lepiej. Szóstka buław mówi o tym, że problemy zostawiamy za sobą. Jest to dzień pełen radości. Pod względem tutaj emocjonalnym jest wspaniale, zawodowym super, a jeszcze lepiej, moi drodzy, finansowym. Tutaj możemy się spodziewać również przypływu gotówki. Kochani, ja bardzo się cieszę, że akurat ta szóstka buław wyszła. Jestem optymistką, tak jak zawsze mówię, że należy zawsze, zawsze pozytywnie myśleć w każdym czasie. Także tutaj, moi kochani, myślcie dobrze, przyciągajcie dobro do siebie, do świata, do ludzi. I karta Archanioła Gabriela. Otwórz swoje serce na miłość. Jeśli otworzysz się więcej na miłość, to twoje życie będzie inne. Tutaj możesz kreować swoje życie, ale też i innych życie za pomocą miłości, przez tą miłość, którą masz w sobie. Także jest, moi drodzy, miłość, ale też pamiętajmy o boskiej miłości, którą mamy w sobie i doświadczamy jej każdego dnia. I tutaj, moi drodzy, o tym nie należy zapominać. Czujecie na pewno tą boską ochronę nad wami, nad waszymi domami i nad waszymi rodzinami. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, kochani, i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.